Cześć, z tej strony Dominik i dziś wam pokażę, jak dodać dźwięki do naszej modyfikacji. Zaczniemy od tego, że mam tu właśnie dźwięki jakieś wycięte, nagrane przeze mnie. Chcemy je dodać do naszej modyfikacji. Modyfikacją, która dziś nam posłuży jako mała ściągawka, będzie ferdek, którego wcześniej wydałem. Mam go w tym folderze. Muszę go sobie wypakować na pulpit. Zrobię to bardzo prostym sposobem. Ten sposób. Nowy folder przenoszę i tak dalej. OK. I tak, z tego folderu wchodzimy na nasz plik XML naszej maszyny i szukamy, czyli Ctrl V, takie coś jak sounds. Sound, czyli dźwięki. To jest linijka od świateł. To nas nie interesuje, bo to jest zrobione, ustawione jako domyślne, chociaż jak ktoś nie ma dźwięków w światłach, to może sobie to wkleić, tą linijkę w całej linijce light, czyli światło. Szukamy dalej. Tu mamy dźwięki zaczepu. Ja to mam dodany do 40, więc tego nie będę teraz przenosił. A jeżeli ktoś nie ma, a chce mieć, to w linijce attacher ions, czyli tam, gdzie są zaczepy, kleję sobie linijkę sounds z linijką dostępu do naszej dźwięki w formacie OGG lub jak zrobimy, ja będę robić dziś w formacie WAV. To sobie tu zmienia format, ale szukamy dalej. I jest właśnie ta linijka do dźwięków, żeby nam wszystko ładnie działało. To jest ta linijka i sobie ją dziś kopiujemy. Ctrl C. I ona jest w linijce motoryzacja. Motoryzacja, czyli tam wszystko coś silnikiem związane, żeby nam wszystko działało ładnie, pięknie, bez problemu. Wychodzimy. Teraz sobie przejdę do naszej 40. Mamy tu 40 właśnie. Wchodzę sobie do tego piku. I szukam tej linijki. Tu mówię motoryz. To jest nasza linijka. Gdzieś na samym końcu. Tam gdzie się kończy linijka właśnie. Przed animacjami najlepiej, jak jest motor start, czyli to oznacza, przy jakich obrotach startuje nasza maszyna. To sobie wklejemy tą linijeczkę V. I teraz tak, to jest odnośnik do naszej linijki. W tym pliku XML jest wszystko pokazane, co i jak, co odpala w jakim momencie danym jakiś dźwięk. To też ściągamy z naszego feldka. Czyli to jest tak, mamy tutaj też nasz feldek i jest takie coś jak dźwięki. Ten cały folder przenosimy do naszej modyfikacji, czyli do tego folderu, gdzie jest tutaj właśnie tekstury, wszystkie te pierdoły. Feldka możemy włączyć, bo jest niepotrzebny. Wchodzimy w ten folder dźwięki. I mamy tak, mamy teraz ten plik XML MF dźwięki BFS0. I tu też jest to samo. Żeby było wiadomo, co chodzi. Dźwięki, to oznacza, gdzie to jest zapisane, czyli w kategorii dźwięki. A to jest dostęp do tego pliku, czyli nazwa tego pliku. To już jest OK. Możemy naszą modyfikację zapisać. Ctrl S. Teraz wchodzimy do tego pliku MF dźwięki. Widzicie, w katalogu, w folderze dźwięki jest zaczep MF. I tu są wszystkie dźwięki odpalania, startowania, hamulcy i tak dalej. Gaszenie, czyli dźwięki MF, czyli pamiętajcie, że od początku piszemy linijki, bo to wszystko ładuje się z pliku XML. Czyli ten plik odczytuje ten plik i ponownie ten plik szuka dźwięków, czyli ten folder dźwięki, tu MF i tu mamy te hamulec, tak, są wszystkie te dźwięki, co nie? Dźwięki MF stop, tak dalej. Dźwięki MF. Dźwięki MF i stop. Tu jest dźwięk stop. Czyli nasze gaszenie, co nie? Tu mamy dźwięki MF wolne, bypass 0, czyli wolne obroty. Słyszymy perki z nowych robotach, dźwięki mojego autorstwa. Tak samo jest z pozostałymi dźwiękami. Wysokie obroty, praca w polu, czyli zazwyczaj to są te same dźwięki, te dźwięki wysokie, dźwięki w praca w polu. Nikt tego raczej nie robi jako inny całkiem wersję, bo dźwięki tak będzie nachodzić na siebie. Robimy te dwie wersje jako jedne, jako jeden dźwięk. Redukcja na luz, nie mam takich dźwięków 40. To sobie to właśnie, tak jakby wyłączę tą funkcję. Nie ma takiego dźwięku, ta modyfikacja nasza. I hamulec też nie mam takich dźwięków, bo po prostu nie miałem jak tego nagrać i też tego dźwięku nie będę używać. Zostaje nam wyciąć teraz dźwięk start, stop, wolne, wysokie, praca. No dobra, to sobie na razie zapiszę i tu na razie zostawiam. Tu jest nasz plik UR40, czyli te dźwięki nasze, które będę właśnie robił pod 40, które wydaję w niedzielę. Vegas, wchodzę sobie Vegasa, jakiś program, każdy program, który ma format .wav lub OGG. Bo w tym formatach można to dodawać, co nie? I teraz sobie to odpalę, czyli file import media, albo nie wiem, open pulpit dźwięki
I mam teraz dźwięki całej czterdziestki. I sobie wycinam. Tu jest jakieś tam dźwięki jak ten przed odpalaniem. Jest dźwięk odpalania. I sobie dotąd tak, o, wytnę. Teraz sobie z początek taki też ładny wytnę, żeby to było miało sens. Start. Od początku. I są dźwięki właśnie odpalania. I jak wchodzi na wolne obroty, czyli nie trzeba aż tak bardzo tego robić. 2 sekundy wystarczą. End. I od początku. I dobra, i to zaznaczamy całość tymi strzałeczkami. Od do. File, export. Export. Nie. Render, sorry, pomyliłem się. Render. I teraz tak, mamy właśnie WAV, Microsoft WAV. I renderujemy to w dźwiękach nie stereo, tylko zawsze mono, bo Farming nam wywali błędy, że dźwięk jest jakiś niedobry. Mono, zawsze w mono, pakujemy wszystko w mono. Wyrenderowane są dźwięki. Dźwięk silnika. Nie, to nie ten plik. Tu jest. Mamy 2 sekundy dźwięku. No dobra. Przechodzimy do naszego pliku XML, gdzie są dźwięki, linijki. Dźwięk start MF. To jest ten. Tu zmieniamy wartość na tą, co, jak to się wyrenderowało, czyli właściwości WAV. Ten WAV. Tu mamy WAV. I w tym miejscu sobie go musimy ustawić. Niestety. Widzicie, WAV. Ja z tego stąd skopiowałem, żeby nie było żadnego problemu. Nie będę teraz tu zmieniał nazw, bo nie o to chodzi. Sobie ustawię po prostu start MF by P0. Stąd sobie skopiuję. Sobie podmienię po prostu dźwięki. Ctrl C. Ctrl V. Mam. Klej. A, tak, bo tu jest plik OGG, a tu jest plik WAV. Czyli tego nie podmienimy, ale po prostu sobie usunę. Teraz sobie ponownie wchodzę do Vegasa. Tu sobie, nie wiem, teraz mam tu dźwięki. Wolne obroty sobie muszę wyciąć. No, będzie gdzieś tak, o, tu się wolne obroty zaczynają gdzieś. Mniej więcej. Start. I sobie lecę od początku. I tak mniej więcej są wolne obroty. Widzimy, mamy wolne obroty, 1 sekundę zajmują, ale pamiętajcie, że to on się będzie powtarzać, czyli 1 sekunda minie i po początku ten dźwięk leci. Uważajcie na to, żeby nie było tak, że tu będą wysokie obroty, a tutaj wpadają niskie, będzie taki przeskok dziwny dźwięku, musicie sobie to idealnie ustawić, co nie? Ponownie, klikamy 2 razy, żeby zaznaczyło odkąd dokąd. Render. I ponownie mono. Teraz sobie tutaj muszę zmienić, bo będzie duplikacja pliku na 2 jako drugi dźwięk. Render. Mam drugi dźwięk i teraz będzie tak, że muszę plik XML wejść. Dźwięki stop to nie, ale wolne. Tu pamiętamy, zmieniamy znów wartość jego WAV. I sobie szukam tych dźwięki wolne. Wolne MFB P0, zmień nazwę. Ctrl C. Ctrl V. Klejamy. Usuwamy. Już mam dwa dźwięki dodane, ale to jeszcze nie wszystko. Tu sobie muszę wszystko cofnąć, żeby wszystkie te dźwięki się spisały, jak były. Co to znaczy? O, teraz są wszystkie ładne dźwięki. I teraz wysokie dźwięki potrzebne mi są. To gdzieś będzie pewnie tu, jak tu widać, że wysokie zaczyna się. Nie, to jest słyszenie, to jeszcze nie. Też jakieś wolne takie jechało się po drodze, to jeszcze też nie. Też nie. O, tu zacznie się. Na pewno tu będą, bo widać nawet jest. O, już coś wchodzi powoli na obroty, ale to jeszcze nie jest. O, tu będzie redukcja i będzie. I o to chodzi. I cyk. Ponownie start. Lecimy na sam początek. I sobie trzeba teraz stąd wyciąć najlepszy dźwięk, jaki jest. Na początku tu nie, bo tu jest. Tu gdzieś tak, mniej więcej odtąd będzie start. I odtąd szukamy dźwięku, aż nam wyda. Gdzieś dotąd dajmy. End. Zobaczymy, czy. Mam nadzieję, że to idealnie będzie nam pasować z początku do końca i na odwrót. I standardowo render. Mono, pamiętajmy mono. To teraz trzeba zmienić jako
trzeci dźwięk, trzeci render. Mam trzeci dźwięk, wchodzę do pliku XML-fertka i teraz szukam dźwięk wysokie, który ponownie zmieniam sobie wartość na WAV i dźwięk wysokie jako MF sobie skopiuję, bo tu będą dwa dźwięki jako wysokie i praca. Zmień nazwę. 3 praca. Znaczy, że to wysokie sunę. Albo zrobię tak, że sobie jeszcze tę pracę dźwięk wytnę, bo też tu mam nagrane coś z chyba gruberowania to było. Nie pamiętam już dokładnie. Może gdzieś tu będą te dźwięki. Nie, dalej, na pewno dalej będą. O, tu będą dalej. Tu jest praca. Tu słyszymy dźwięki, jak nam pracuje właśnie na pełnych obrotach. Pełna praca, full. Full i jedzie full. Jeździ dotąd pewnie. Dobra, i tu tak, że pasował, widzimy tutaj jest gdzieś tyle, to żeby nam ładnie to idealnie pasowało. I renderujemy sobie dźwięk, to jest ponad 5 sekund, czyli to już trochę będzie ważyć. Mniejsza o to, nie martwimy się wagą, ważne, że idealny jest dźwięk do naszej modyfikacji. Dajmy sobie to, że to jest piąty dźwięk, renderuję. Dźwięk sobie tu przerzucę już. I teraz praca. Zmień nazwę. Ctrl-C. Zmień nazwę, Ctrl-V. Praca to sobie usunę. A stopu mam nie, na telefonie jeszcze nie rzuciłem na komputer, a się ładuje, więc nie pokażę jak to dodać, ale na pewno poza odcinkiem dodam. Jeszcze tutaj w XML pliku trzeba zmienić jako praca na WAV. A dźwięk luz i dźwięk hamulec mocno osunąć. Zapisujemy ten plik. Hamulec, klakson, hamulec i luz mocno osunąć. A stop dodam później. Klakson to jest przypisane do pliku tego i tak zostaje, nie będę tu nic zmieniać. To mogę sobie wyłączyć, czyli nie zapisuję. To sobie usunąć. W modach mam, tak mam. Wchodzę do gry i sobie właśnie zobaczymy dźwięki. Teraz szybki test dźwięków i to wszystko. Chcę oczywiście zaprosić na kanał mojego grafika, link w opisie. Robi zajebiste dla mnie baner, tło i tak, wiecie, całą grafikę na nowo na 7000. Jak wbijecie ten próg, zobaczycie zmiany na moim kanale oraz nowy opis pod filmik. Sobie kupię. I co słyszymy? Słyszymy? Czy nie słyszycie? No i standardowo na końcu dźwięk gaszenia fertka. Ja jestem za tym, żeby robić dźwięki w formacie OGG. Najlepszy format i najlepiej te dźwięki są czytane przez grę. To wszystko, dziękuję za oglądanie i siema.